Po raz kolejny na boisku sportowym Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się duży turniej w piłkę nożną. Głównym organizatorem turnieju był Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko. Turniej rozgrywany był o Puchar Starosty Kłodzkiego Macieja Wirzenia. W turnieju brały udział drużyny z województwa dolnośląskiego, a przyjechało na ten turniej 30 drużyn z około 360 zawodnikami. Turniej rozgrywany był w najmłodszych 5 kategoriach wiekowych, to jest z rocznika 2006 i młodsi, rocznika 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Mecze odbywały się na płycie boiska sportowego, który podzielono na 5 mini boisk. Każda z drużyn liczyła od 10 do 12 zawodników. W grupach najmłodszych, tak zwanych żaków, mecz trwał 10 minut plus ewentualne rewanże. W grupach starszych, tak zwanych orlikach, grał każdy z każdym, a zwycięzcą zostawała ta drużyna, która miała najwięcej punktów. Mecz trwał 15 minut po dwie połowy, 7,5-minutowe. My się bardzo cieszymy, że są takie inicjatywy, żeby te najmłodsze dzieci mogły pograć bez jakiejś presji na wynik, bez jakichś negatywnych emocji. Te dzieci mają się bawić, mają grać w piłeczkę i od tego są takie turnieje i jesteśmy bardzo zadowoleni, że coraz więcej klubów organizuje takie turnieje. A do Kłodzka uwielbiamy przyjeżdżać. Powiedz, jak ci się grało dzisiaj w tym turnieju? Dobrze. Strzeliłeś jakąś bramkę? Tak, jedną. Z jakiej pozycji? Z obrony. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, skorzystaliśmy z zaproszenia. Dlatego, że takie turnieje będą owocowały później w naszych rozgrywkach. Przypominają mi się moje lata, kiedy ja grałam w piłkę nożną, bo ja grałam w Pafawagu Wrocław. Jak Pafawag się rozleciał, przeszłam do AZS-u Wrocław, no i też byłam reprezentantką Polski. Mam chłopaków i ja jestem bardzo zadowolona z tych chłopaków. Bardzo mi się podoba ich gra, bo walczą do ostatniego, ile mają sił. I to naprawdę mi też się to przypomina, bo jak ja wychodziłam na boisko, to walczyłam do utraty tchu i widzę, że chłopaki mają to samo, grają. No i w serce się raduje, jak widzę, jak chłopcy gryzą trawę. Turniej rozgrywany w Kłodzku był wyjątkowy dla Nysy Kłodzko, bo po raz pierwszy w tym turnieju brały udział dwie drużyny żeńskie w dwóch kategoriach, w lidze Orlika i lidze Żaka. Do dzisiejszych zawodów przystąpiło 8 dziewczynek. Trenuję już od ponad 2 miesięcy. Jest to nowo utworzona grupa. Miejmy nadzieję, że będzie się rozrastać z każdym miesiącem. Na początku chciałam zostać malarką, ale moja koleżanka mnie namówiła. Zobaczyłam, że ona też gra. Chciałyśmy tak razem zostać takimi piłkarkami. Uwieńczeniem turnieju było wręczenie nagród dla najlepszych drużyn, których głównymi fundatorami był starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń, burmistrz Kłodzka Michał Piszko i posłanka na Sejm RP Monika Wielichowska. W kategoriach 2012 oraz 2011-2012 klasyfikacja końcowa nie była prowadzona, a wygranymi były wszystkie drużyny. Kłodczanie triumfowali w dwóch rocznikach. W roczniku 2006 zajęli pierwsze miejsce, zdobywając złote medale. Srebro wywalczył włókniarz Kłodowa-Zdrój, a brąz dzieci Śląska z Wojborza. Złote medale piłkarze Nysy wywalczyli także w roczniku 2009. Druga lokata przypadła Parasolowi Wrocław, a trzecia Trojanowi z Lądka Zdroju. W roczniku 2008 pierwsze miejsce zajął Parasol Wrocław, drugie Nysa Kłodzko, a trzecie Wiktoria Wałbrzych. To był już ostatni turniej organizowany w plenerze przez MKS Nysa Kłodzko, a kolejny zostanie zorganizowany na hali sportowej w okresie zimowym.